Cześć kochani, mam dzisiaj dla Was aż 6 fryzur z elementem warkocza. Luźny warkocz pełen objętości. Wybieram pierwszą sekcję na czubku głowy i związuję w kucyk. Następnie wybieram sekcję poniżej i związuję w kucyk. Odrobinę niżej. I kolejna sekcja, kolejny kucyk tuż poniżej. Rozciągam włosy nad gumkami, żeby dodać sobie tutaj objętości. I przechodzę dalej. Kolejna sekcja i kolejny kucyk tuż poniżej. Dodaję objętości i kolejny kucyk. Powtarzam w ten sposób, dopóki nie zbiorę wszystkich włosów. Powtarzam to jeszcze na końcówkach, tak daleko, jak jestem w stanie sięgnąć, rozciągam włosy nad gumkami i gotowe. Pół upięcie z warkoczami dobieranymi z jednej strony. Wybieram nieduże pasmo włosów tuż przy przedziałku, dzielę je na trzy części i zaczynam zaplatać warkocz. Pierwsze przełożenie bez dobierania, drugie przełożenie pasemko od twarzy. Dobieram do niego trochę włosów, natomiast pasemko od tyłu nie dobieram. I znowu od twarzy dobieram. Od tyłu głowy przekładam bez dobierania, i znowu od twarzy pasemko przekładam i dobieram do niego. Z drugiej strony przekładam bez dobierania. Prowadzę ten warkocz lekko po skosie w kierunku tyłu głowy i za każdym razem dobieram tylko z tej strony do pasemka od twarzy. Kiedy jestem już mniej więcej na wysokości ucha, przestaję dobierać i zaplatam klasyczny warkocz aż po same końcówki. Związuję końcówki małą gumaczką i powtarzam dokładnie to samo z drugiej strony głowy. A teraz związuję oba warkocze z tyłu głowy i gotowe. Objętościowy warkocz na gumkach. Wybieram pierwszą sekcję włosów na czubku głowy i związuję w kucyka. Podpinam klamrą i tuż poniżej związuję kolejny kucyk. Teraz wracam do pierwszego kucyka, dzielę go na pół i przez środek przekładam poniższy kucyk. Teraz jego końcówki podpinam klamrą, wybieram kolejną sekcję i związuję ją z końcówkami pierwszego kuca. Wracam do poprzedniego kłuca, dzielę go na pół i przez środek przeciągam poniższy kucyk i znowu wybieram kolejną sekcję włosów i związuję razem z końcówkami. I powtarzam. Wracam do poprzedniego kłuca, dzielę na pół i przez środek przeciągam poniższy kucyk, a końcówki związuję z kolejną sekcją luźnych włosów. Cały czas rozciągam sobie włosy pomiędzy gumeczkami. Powtarzam to samo ostatni raz i teraz nie mam już włosów do dobierania. Więc ten kucyk, który jest wyżej, związuje gumką kilka centymetrów niżej, robię otwór w środku i przeciągam kucyka spod spodu. Powtarzam to jeszcze kilka razy, dopóki nie skończą mi się włosy. Na koniec rozciągam warkocz, dodaję mu objętości i gotowe. Kucyk z warkoczem. Dzielę wszystkie włosy na pół, dolną połówkę związuję w niski kucyk, górną również. Gumkę obniżam kilka centymetrów, nad gumką robię otwór i przez ten otwór przeciągam kucyka od góry, wyciągam dołem. Rozciągam włosy na górze, dodaję objętości, a górny kucyk zaplatam w warkocz. Związuję warkocz małą gumeczką, układam go na kucyku i rozciągam, dodaję objętości. Następnie biorę wsówkę i upinam warkocz w miejscu, żeby ładnie trzymał się nad kucykiem. Oszukany warkocz bez zaplatania. Zwiąż włosy w kucyk. Przydadzą ci się teraz dwie cienkie gumeczki. Podziel kucyk na pół i każdą połówkę zwiąż na końcach. Teraz weź jeden kucyk. Ja wybieram ten bliżej twarzy i podziel go na pół. Przez ten otwór przeciągnij drugi kucyk. Teraz ten kucyk, który jest bliżej twarzy, dzielę na pół i przez ten otwór przeciągam drugi kucyk. I powtarzam to przez cały czas, aż po same końcówki. Na koniec rozciągam sobie trochę warkoczy, żeby dodać mu objętości i gotowe. Pół upięcie z dwóch twistów, czyli warkoczy z dwóch pasm. Oddzielam szerokie sekcje nad uszami z jednej i z drugiej strony głowy. Grzywkę sobie podepnę, bo chcę zostawić ją luzem. Teraz z pierwszej szerokiej sekcji wybieram cienkie pasmo na szczycie, dzielę je na dwie części. Tą część, która jest bliżej twarzy, zakręcam na palcu w kierunku do twarzy, a następnie przekładam ją górą nad tą drugą częścią, krzyżując je ze sobą. Następnie to pasemko, które jest teraz bliżej twarzy, dobieram do niego trochę luźnych włosów. Ponownie skręcam na palcu w kierunku do twarzy i przekładam górą nad drugim pasmem. Krzyżuję je. I znowu tak samo do pasemka, które jest bliżej twarzy, dobieram trochę włosów, skręcam je na palcu w kierunku do twarzy i przekładam górą nad tą drugą częścią. I postępuję tak samo, aż nie skończą mi się włosy do dobierania. Kiedy nie mam już włosów do dobierania, po prostu zaplatam naszego twista aż po same końcówki. Powtarzam dokładnie to samo z drugiej strony. Teraz związuję nasze twisty razem pod brodą i przekładam je na drugą stronę, do tyłu głowy.